witajcie w takim spontanicznym vlogmasowym mierzymy. Ostatnio jakoś tak nie chce mi się siedzieć, wiecie, i robić takich filmów siedzących, ale jest tu Gloria szalejąca, więc zobaczymy, jak mi się uda. Chciałam wam nagrać mierzymy. Tak jak mówię, mam tutaj rzeczy. Tak, co ty masz? Długopis, nie włączę go. Rzeczy są z Reserved, z HM-u i z Auchan, ale z Auchan właśnie jestem w piżamie i właśnie chciałam wam pokazać coś w tym temacie. Mianowicie właśnie tą piżamę. Widzicie, że ja w niej żyję. Widzicie to we vlogach. I kupiłam sobie drugą. To są takie spodnie. One są super miękkie, nie są grube. Tak widzicie, że się sprało. Trochę widać stratę tego koloru, ale nie wygląda to źle. I tu jest jeszcze do tego taka mięciutka bluzka. A może tak wam pokażę. Taka mięciutka bluzka po prostu. Z długim rękawem. Idealne do spania w zimie. Fajne wykończenie jest tutaj. Taka guma z brokatem. Bardzo mięciutkie, bardzo dobrze się w tym chodzi. Zresztą widzicie właśnie mnie często w tych spodniach i kiedy one są w praniu, to mi trochę ich brakuje, więc kupiłam właśnie te drugie. Kolejna rzecz to są jeansy z HM-u i one są w takim ciemno-granatowym kolorze. Są z wysokim stanem, mają sporo elastanu. Ładnie się, nie, może nie sporo, ale mają elastan. Ładnie się dosyć układają na tyłku. Są dosyć długie, ale to wiecie, zawsze można podwinąć. No i takie są, myślę, uniwersalne do różnych rzeczy. Tu nie gniotą, tu jest fajnie. No naprawdę, takie przyjemne. Właśnie ostatnio zmądrzałam, bo wiecie, że ja często kupowałam sukienki, a tak naprawdę chodzę non-stop w spodniach. Więc ostatnio jak coś kupuję, to staram się też wziąć jakieś spodnie. No, dobra, teraz pokażę wam coś tutaj na górę. Jest bluza. Bluza w kolorze kurczaka wielkanocnego, może nawet trochę jaśniejsza. Wygląda w kamerze mi tutaj na ciemniejszą, ale ona jest taka pastelowy żółty to jest. Zastanawiałam się, czy nie wziąć większej, ale ostatecznie zostawiłam jednak tę. Ona tutaj ma taki ściągacz krótszy i taki ściągacz, że on rzeczywiście tutaj się gdzieś zatrzymuje. Takie troczki sznurki. O, takie coś. I w środku, pokażę wam, o, w środku ma misia. W środku to jest takie super mięciutkie, misiowate coś. No oczywiście kaptur, nie jakiś duży, u mnie to z kapturami, to jest różnie, no bo ja mam sporo włosów, no ale ogólnie bluza jest fajna i zerwałam już w końcu tą metkę, więc nie będę wymieniać, tylko będę w niej chodzić. Ostatnio mi się coś tak pozmieniało z kolorami, bo ja kiedyś bym sobie nie zamówiła żółtego ciucha, a ta bluza przemówiła do mnie, no więc żółta bluza. Zobaczcie, taki wielki sweter, on jest duży. No to teraz są te rzeczy takie dosyć oversize'owe. Mega mi się spodobał ten kolor, wzór, jakieś takie alpaczki. Bardzo mi się podobał. Tu pod szyję dla mnie nie jest problem, ja lubię mieć pod szyję dosyć daleko. Rękawy są dość długie, to można ewentualnie, wiecie, jakoś sobie tam wepchać, żeby nie wisiało bardzo na dół. Minus to jest taki, że tutaj jest wełny malutko, jest akryl i jest poliamid, są to niezmięciutki ten sweter. Poczekajcie, zaraz wam powiem, jaki to jest. A, tyłem do przodu go założyłam. Słuchajcie, ten rozmiar to jest XS, no więc widzicie, że to jest taki duży. Ja lubię długie rękawy, więc to spoko, można sobie też do góry dać, tylko czekajcie, bo go odwrócę, skoro go założyłam tyłem do przodu. Rzeczywiście tu mi tak szew wystaje. No, nie ma jakiejś drastycznej różnicy, po prostu teraz te szwy już są ok. No, więc taki sweter, wszystko to sobie zostawiam, naprawdę jestem zadowolona z tych zakupów, nic nie odsyłam. Super. Kolejna bluza i tutaj, ona widzicie jest dłuższa, ten ściągacz też nie jest taki obcisły, więc ona już jest taka bardziej opada i ma kangurka tutaj. Bo tamta żółta nie miała, co mnie bardzo zdziwiło, jak już zerwałam metkę. Sznurki ma takie jak tamta, w takim samym stylu, kaptur, bluza i tak samo jest na takim mięciutkim misiu.
No fajny jest ten miś. Zobaczymy, jak te rzeczy będą się zachowywać po praniu, ale fajnie, to są takie naprawdę rzeczy, których myślę, że sobie po prostu pochodzę. Ostatni z takich większych ciuchów i tu w sumie mam taki znak zapytania, kurczę, wiecie co, taka kurtka płaszcz. Ona tutaj jest taka śliska, jest pikowana, jest dosyć ciepła, tak naprawdę, no widzicie tu, to nie jest jakieś takie sztywne, upchane, ale trochę tamtego wypchanego czegoś jest. Tu ma misia takiego, on nie jest w środku cały, tylko tutaj z boku. Ma kaptur, to też jest spoko, bo ten kaptur jest głęboki. Jak widzicie, moja głowa się całkiem nieźle mieści, choć powinnam zrobić test skokiem. Nie wiem, jak tył pokazać. Może później jakoś się spróbuję podwracać. Natomiast kolor, wiecie co, ja chciałam inny kolor i jak oglądałam te płaszcze na stronie, to był kolor taki jasny, pudrowy, kurczę, taki trochę brudny, pudrowy, nie wiem, taki jasny i bardzo mi się on spodobał. A jak weszłam 3 godziny później, to już nie było po prostu nic z tego koloru. Jakieś tam takie już naprawdę duże rozmiary, że nawet u mnie to jako oversize już by było za dużo. No i wtedy zamówiłam ten. Był jeszcze czarny, pięknie czarny wyglądał, ale ja nie lubię czarnych rzeczy. A ten jest taki oliwkowy, ale taki zdechły może ten kolor jest trochę. No nie wiem, poczekajcie, zapnę się i pokażę Wam, jak to wygląda, jak jest zapięte. U góry w ogóle tu można to zapiąć, widzicie? Są dwie możliwości, albo bliżej, albo dalej. W zależności pewnie od tego, co tu chcecie sobie, czy jakiś szal większy, mniejszy, czy bardziej się otulić, czy mniej. No ogólnie jest fajny. Zaraz się zapnę, to Wam pokażę. I ma kieszonki. O, zapiłam się tak raczej ciaśniej tutaj pod szyją. Powiem Wam, że nie chodzi mi o to, żeby w tym płaszczu wyglądać, wiecie, jakoś, nie wiem, szczupło, fantastycznie, podkreślić talię, cokolwiek. Chodzi mi po prostu o to, żeby było ciepło. Więc tutaj mi jest obojętne, czy ja tą talię mam, czy jej nie mam. Chodzi mi bardziej o to, żeby to była taka kołdra, którą mogę założyć, jak jest zimno. No i co? No i wygląda to tak. Te kieszonki w środku są wyłożone polarem, więc też super, bo od razu jest cieplutko w ręce. Z tyłu jest trochę dłuższy. Znaczy chyba go zostawię. Kurczę, jeszcze zobaczę, jeżeli będzie na stronie kolor, ten drugi, to wtedy wymienię. Ale jeśli nie będzie, to już zostaję przy tym, bo... No, bo jest spoko. Może ten... Nie wiem. Może nie ma co przesadzać. Z tym kolorem jest jasny, do wszystkiego pasuje. Dajcie znać, co sądzicie. No dobrze, jeszcze na koniec pokażę Wam kilka drobiazgów. Po pierwsze kapcie. Te kapcie, one są na prezent. I powiem Wam, że wiecie co, nie wyglądają jakoś nie wiadomo jak zjawiskowo. Są takie proste, ale wydają mi się tak fajne. To jest bardzo mięciutkie, jest podwójna warstwa, taka miękka, gruba. To można czyścić. Tutaj jakby ktoś, kto marzył o kapciach, chciał, żeby ten dół się dał czyścić, więc odpadały mi te wszystkie puchate tutaj. Kurczę, no wyglądają naprawdę solidnie te kapcioszki. Nie wiem, podeszwa jest trochę twarda, nie wiem czy... No zobaczymy, jak się będą sprawdzać, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że chyba ich nie zwrócę, że, znaczy doszłam do wniosku, że ich nie zwrócę, tylko że je podaruję. Ewentualnie powiem, że jak coś, no to... To wymienię w ostateczności, mogę wymienić. Ale nie, no tak jak mówię... O, co to jest? No nie wiem, to jest coś brudne, to dziwne. No to jest akurat jakiś paproch, tak nie powinno być. No ale ogólnie, poza tym, to naprawdę miękkie są te kapcie i fajne, mimo że wyglądają na takie, no takie nie wiem jakie, takie siermiężne, nie wiem jakie słowo znaleźć, ale no w dotyku zupełnie inaczej niż tak na oko. Kolejna rzecz, majtki. Ja już Wam kiedyś polecałam bokserki dla dzieci. Te są w ogóle śliczne, bo mają to taką koronkę. Jeszcze Laura nie widziała, zaraz jej pokażę. Druga rzecz ekstra dla dzieci. Jeden mamy, drugiego nam brakowało. Taki golfik. I wiecie, że są takie dla dorosłych i sobie chyba taki zamówię. Ten jest świetny, bo czuje wiskozę, czuje poliamid. I ten będzie chyba dla Glorki, a ten drugi będzie Laury. Kolejna rzecz, którą nie wiem, czy pokazać, czy nie pokazać, w sensie latorośli mojej. To jest taka pierza koszulka, dlatego że ona jest ciut za duża.
to nie było mniejszego rozmiaru, więc wzięłam ciut większy. Ona była w promocji i wydała mi się świetna. Tutaj takie ma falbanki na ramionach. Te ramiona są w ogóle takie, widzicie, one będą takie niższe. No, tutaj jest piękna sukienka. No wzięłam, ale jak ją pokażę, to pewnie będzie chodzona. Chociaż może przy koszuli to nie ma różnicy, czy za duża, czy nie, bo jak kupiłam kiedyś taką piżamę w kotki, to ona też jest za duża i Laura w niej chodzi i jej to spada i tak dalej, ale nie chcę jej odłożyć, bo musi w niej chodzić. Kupiłam sobie skarpety, dużą pakę, w ogóle druga paka mi nie przyszła. A pani co? O Jezu, moje dziecko idzie na spacer. Ty też się stroisz, tak? Lorusia, a te gumowce akurat zrzucają błoto, więc muszę się streszczać. No, więc skarpety, drugą paczkę, zamówiłam sobie jeszcze dłuższe, ale nie doszły, bo skończyły się w magazynie, więc mi odesłali pieniądze. I ostatnia rzecz to rajstopy, to dla Laury, to jest 110-116. Laura lubi chodzić w sukienkach, a już dawno jej nie kupowałam rajstop, te, które ma już powoli będą... Nie chciały się naciągać do jej rozmiaru, więc wzięłam takie większe w miarę uniwersalnym kolorze. No, dajcie znać, jak Wam się podobały te ciuchy, co byście na moim miejscu zostawili. Dzięki Wam za oglądanie i pa! Do zobaczenia!